Hej, witam wszystkich serdecznie. Mamy Wam dzisiaj do pokazania grę Star Citizen. Ze mną jest Darek i Jejku, Hej. którzy mi trochę w tym pomogą. W tej chwili jesteśmy w menu i mamy do wyboru tak naprawdę trzy opcje, czyli hangar i nie wiem, jedną galaktykę, którą Wam pokażę później. Chciałam najpierw. Chciałabym Was zabrać najpierw do hangaru i pokazać, co w tym hangarze będzie można robić. W tej chwili nie ma zbyt wielu opcji, ale ten garaż, ten hangar będziemy mogli sobie ulepszać. No i twórcy obiecują nie tylko ulepszanie statków, ale także całego hangaru. Jakieś półki, podłoga, ściany. Tak, co będzie. Chciałam tu. Wszystko. No. Teraz podejdziemy do tego, pokażę Wam, jak to wygląda. Tam chyba, bo też są teraz dwa miejsca na jakieś, na modele, tak? Tych statków, z tego co widziałam. Dwa chyba, prawda? Tak. Ale można ogólnie mieć więcej w tym magazynie, a taki pokazówka. Prawdopodobnie istnieje też możliwość zapraszania innych graczy do swojego hangaru, żeby im pokazać, pochwalić. O tym to nie słyszałam właśnie. Linka do pobrania znajdziecie u mnie na Facebooku, jeżeli chcecie sami przetestować. Jest 25 giga do pobrania, także troszeczkę. Trzeba zrobić miejsce na dysku i się na to przygotować. Widzę tutaj, tak, mój ostatni zapis jest. To znaczy, tutaj macie na przykład, to się odbywa w tej chwili w ten sposób. Tutaj możecie sobie wybrać, jaki model chcecie sobie ustawić z tego swojego pojazdu. Natomiast ja już tutaj sobie ustawiłam. To jest chyba bodajże ten nawet, z którego korzystamy potem w tej galaktyce. Tak, dokładnie. Właśnie mi się cięło gra. Przecudowne, o jest. I teraz tak, co najciekawsze, to możecie sobie do niego tutaj podchodzić. No wiadomo, to jest alfa, więc... I możecie... O, coś tu się dzieje niesamowitego. I możecie sobie ulepszać części. Tu widać, że będzie można kupować sobie części. I po prostu tuningować sobie swoje albo pewnie zdobywać statki. Za zadania. Misję. Też prawdopodobnie. No zobaczymy, jak oni to rozwiążą. Tego jest tu mnóstwo. Także... Będzie co robić. Będzie w ogóle jakiś sens, żeby gdzieś lecieć i coś zbierać, wykonywać jakieś misje. Mało tego, tutaj w otoczeniu możecie też sobie wygląd tego swojego hangaru pozmieniać. Zobaczcie, możecie ustawiać. Mam podłoga, tak? W tej chwili nie jest nic dostępne, ale będzie. W ogóle możecie jakoś, gdzie ona była. Bodajże ja ją postawiłam. Gablotę możecie sobie nawet postawić i tam nie wiem, czy to będą wasze trofea się znajdować w tej gablocie. Coś w ten deseń. Gdzieś ona tu była. Hangar też bardzo ładnie wygląda. Możecie windą wjechać na piętro, no ale akurat tego nie będę robić, bo to się przyciągnie. Będziecie mogli podziwiać, czy tam właśnie tak jak Kejku wspomniał, pokazywać te swoje pojazdy z góry. O, Tak jest dużo gablota. mówić, moim zdaniem możliwości jest bardzo wiele, więc. Tak, o, zobaczmy, co my tutaj będziemy mogli robić. Proszę bardzo, kupa miejsc do gabloty. I tutaj, no po prostu jest mnóstwo tego w tej chwili na podłodze, w ten sposób zaznaczonego. Okej, no dobra, w takim razie wychodzimy z tego hangaru. Mniej więcej wiecie, o co chodzi i jak to się prezentuje. No, graficznie na bardzo fajnym poziomie. O tak. I teraz, gdzie my mieliśmy to miasto? Aha, dokładnie, w Universe. Okej, czyli co? Ej, poczekaj, Miasto bo jest też tak. mieliśmy Aha, bo to pokazać. jest ta area, tak? To jest to Tak, miasto. tak. Okej, no Takie to. centrum handlowe. W tym centrum handlowym w ogóle
z tego co widziałam, i zaraz wy też zobaczycie, odkryłam na przykład trzy takie punkty, gdzie możecie kupować sobie. Nie chcę mi się zlaunchować. Uwaga. Musisz kliknąć w to jeszcze jeden A już raz. kliknęłam chyba z 5 razy. Będziecie Tu mogli się tam. pojawi quick join. Jest, okej. Okay. Będziecie mogli tam kupować sobie te swoje statki. Pewnie ten tuning do tych statków. Ciuchy. Ogólnikowo rozpiętość tego prawdopodobnie będzie bardzo duża. Części widziałam. Tak, zaraz zobaczycie te sklepy, zaraz zobaczycie w ogóle, jak to miasto wygląda. Wczytywanie jest długie, no ale to możemy wybaczyć, prawda? To jest początki. Ja jak weszłam do tego miasta, to skojarzyło mi się to z jedną grą. Ciekawe, czy będziecie też mieli takie skojarzenie. Możecie napisać, z jaką grą wam się to skojarzyło. Ja nie wymienię, ale tej gry jeszcze nie ma, też ma wyjść, więc. Już większa lokacja i dłużej wczytuję. Tak, tutaj już biegają sobie playerzy. Czy można ten czat wyłączyć, bo akurat nasz czat nie interesuje? F12. F12. Okej, w ogóle musicie wiedzieć, ja wam to potem też pokażę jeszcze. Już tutaj do jednego klawisza potrafi być przypisanych, nie wiem, z pięć opcji. No więc jesteśmy sobie tutaj. Area 18. 3, ale czy my nie możemy tędy. Aha, tędy nie wyjdziemy, faktycznie. Dobra, wychodzimy tu. Tu jest wyjście. I wchodzimy sobie. Dziewczęta wyglądają jak takie małpy, wnikają z kapu. Spoko. Do takiego miasta. To miasto jest po prostu obłędne. To wygląda cudownie, co tu mówić. Witam was w ogóle, taka kula. Wszędzie reklamy. No i teraz pytanie, z jaką grą wam się to kojarzy? Tu jest chyba jakiś pierwszy sklep, tylko z czym? Bo do tego nie wchodziłam. A jednak to jest jakiś bar w ogóle, zobaczcie. A No, tu nie tam można byłam. iść na piwo ze znajomymi, prawdę mówiąc. Tak, na przykład. Tak jest. Nie Może jest. zostawię. Nie wiem, co w barze będziemy mogli robić. W każdym razie sklepy, które nas bardziej interesują. Z was zabiorę na obłędny most. O, tutaj chyba są bodajże części. A nie, tu jest outlet. Proszę bardzo. Tutaj na pewno będziecie mogli zmieniać swój wygląd. Do kupienia będzie przeróżnie. Kupę przeróżnych rzeczy. No miasto jest, no popatrzcie na to. To jest piękne. Ogólnie ta Wchodzimy sobie na szansa, most. tak, ma szansę powalczyć z tym EVE Online, tak, który cały czas jednak w kwestii takich gry dominuje. Proszę A bardzo, tak samo patrzcie. sama personalizacja postaci zajmowała 3-4 godziny, była bardzo fajna, wtedy zbudowana. A myślisz, że oni to tak już na samym początku rozbudują? Czy to będą raczej takie kosmetyczne rzeczy właśnie, zmień sobie ciuch, nie wiem. No właśnie, mi się wydaje, że dadzą też. Jak to wyjdzie, o ile wyjdzie, żeby można było stworzyć własną postać totalnie, na pewno. Tu jednak każdy chciałby wyglądać inaczej. No, tutaj pewnie będzie mnóstwo graczy, fajnie by było się skądś czymś wyróżniać. Tam mamy, tutaj sobie zaraz wejdziemy. Tu właśnie kupujemy swoje statki. A tu mamy bodajże właśnie w tej chwili pokazane mniej więcej na czym to będzie polegać. Części. Proszę bardzo. Także jakieś nowe silniki, jeżeli będziecie zainteresowani. Always open. Super. Tutaj nawet mamy zbiór, żeby twórcy wszystko zapali. Proszę bardzo. Jakiś tuning, spoilery do statków.
Tam wchodziłam, tam na razie nic nie ma, niemniej jednak wygląda dość ciekawie. Wygląda dość ciekawie, tak wiecie, jakbyście w jakąś, no brzydko powiedziawszy, mlinę wchodzili. Także mamy tutaj taki, to miasto naprawdę wygląda realistycznie. Tu w ogóle, zobaczcie. Super. Graficznie to bardzo mi się to podoba. Trochę Deus Exa. Tak, dokładnie. To pierwsze wrażenie to było takie wow, nie? A tu mamy salon. Salon ze stoskami. No i w tej chwili akurat jest ten pokazany. No ale na pewno to. Tutaj twórcy coś dodadzą. Musimy sobie pooglądać. Także mniej więcej wiecie, co będziecie mogli kupić i co będziecie mogli robić. I teraz, żeby zbytnio nie przedłużać. O, mamy laga. Na podróż tym naszym jedynym w tej chwili dostępnym statkiem kosmicznym. Okej, ja jak coś czekam przy tym. A ty już jesteś tam Nie, na też. samym starcie, tak? Czekasz? Kurczę. W ogóle sterowanie, słuchajcie, jest ciężkie. Tak jak mówiłam, tam jest. Ojej, Pod tam każdym jest tyle klawiszem coś. opcji. Pod każdym klawiszem coś, albo niekiedy nawet kilka Dwie, trzy cosiów. opcje, no. Tak, i no, dosyć tego będzie trzeba się nauczyć. Wręcz, nie wiem, na Można pamięć kliknąć, troszeczkę. można przytrzymać, można kliknąć i przytrzymać, można przytrzymać długo, albo można kliknąć kilka razy. Każda opcja coś innego robi, No, więc. czyli teraz wyobraźcie sobie, że, nie wiem, bijecie się gdzieś tam, walczycie, kurde, i no po prostu zapomnicie sekwencji, nie? Tak. Może być ciekawie. Nie ma żadnego samouczka, który by to wszystko wyjaśniał, ale może Znaczy, no coś będzie dowiedzę. chyba, no dodadzą na pewno, no ale myślę, że ten samouczek musiałby być. No nie wiem, wyobrażę sobie samouczek z tymi wszystkimi opcjami? No nie wiem, to trochę by potrwał. No właśnie o to chodzi. Kurczę, nie wiem, jak oni to zrealizują, ale. Jak tam obudziła się już w swojej kajucie? Nie, niestety cały czas mnie No, ładuje. wczytywanie jest. No tak, ale no mówię, no to trzeba wybaczyć alfa i taki tam, taka dymówka nam puszczona, no to wiadomo. Wszyscy już o No Man's Sky zapomnieli chyba. No, jeżeli to będzie wyglądało w ten sposób, jak oni tu to prezentują. Jestem, obudziłam się w swojej kajucie. Tak, wychodzę z niej, wypełzam. Ojej, tu mi już troszeczkę klatkuje, no ale nic. W ogóle można sobie zajrzeć do kogoś. Robimy to za pomocą F zamknięte. No ja tutaj poprzednio sobie otworzyłam, ten gościu pełzał do mnie. Proszę bardzo, mamy nawet podział kobieta, mężczyzna. Tada. Tutaj stąd sobie ludki wychodzą. To jest bardzo ciekawe. Dobra. Niemniej jednak, my się udajemy gdzie? Na dół, po schodach, w Tak, na lewo. dół po schodach. Tutaj to. Zaraz w ogóle wam pokażę, gdzie my się znajdujemy. I do takiego Proszę pomieszczenia bardzo. z kulą niebieską, hologramem. Tak, ja to pamiętam. Tylko ciekawe, czy się spotkamy, czy jesteśmy na tej samej instancji, bo prawdopodobnie serwerów jest dużo więcej niż jeden. Tutaj podchodzimy, bierzemy zadanie i to nam pokazuje, do którego doku, tak? To chyba dok, Tak, tak to się nazywa, do znaczy którego doku mamy się. spawnujemy sobie statek, tak. Dokładnie. Wiecie, zupełnie jak na lotnisku. Ja wejdę jeszcze na górę, bo chciałam wam coś pokazać. Tylko nie wiem, gdzie tutaj dokładnie to było. Czy to jednak było dalej?
Nie chcę was oszukać. Chyba mi wybaczycie. Nie jesteśmy na pewno na tym samym serwerze, bo ja stoję w tej kuli na środku, a nie widzę się. A... Aha, aha, nie, no bo ja wyszłam stamtąd, mnie tam nie ma w tej chwili, poczekaj. No mo... Myślę, że są bardzo niewielkie szanse, ale możemy spróbować, prawda? Nie, nie ma tu nikogo, jestem sama. Podać się do znajomych czy coś. Tak, no ale... To znaczy, ojej, kurczę. I coś mamy. Statek. Bierzemy statek sobie. Oczywiście musimy wszystko zaznaczyć, bo inaczej nie wypali. Okej, mój jest na C01. Miałam B04. Okej. Ojej. Dopiero mnie wypuściło. Ile ja to mówiłam? Nie, ty miałeś C01, a ja miałam B03, tak? Nie wiem. Się pokupiliśmy teraz. Chyba, chyba, no bo tutaj trochę zajmuje, nie? Szukanie statku, to nie jest takie easy, serio. Muszą cię przygotować, pewnie 10 ludzi pracuje nad tym, żeby go wyciągnąć. B05, okej, okay. To już easy. Okej. B05, gdzie my to będziemy mieli? W tamtą stronę, mam się jakoś udać. Tu lecimy, nie? Pach. I teraz, tak, dokładnie to tutaj było. I tu możecie mniej więcej sobie spojrzeć, o co tutaj chodzi, gdzie my jesteśmy. Tada! No nie wiem, mnie to po prostu uroczy to jest. Taka ciekawostka, przed wyjściem na powierzchnię można się przebrać. Czapkę, zaszkiem. O proszę! Ej, słuchaj, tu mnie nie było, nie? Ja tu trafiłam normalnie do sklepu i tu są nowe jakieś kombinezony. Fight Suit, ten jest jaki? Normalnie ceny są podane. Okej, widać, co tutaj będzie można znów kupować. Proszę bardzo. Jak przez pomyłkę tu weszłam, proszę, nawet złoty jest, jak ktoś ma. Ja mam jakiegoś wizja na tym punkcie. Okej. Okay. Space'em trochę zalatuje. No, aha, i tutaj, aha, właśnie, tutaj wychodzimy, tylko ja chyba nie wychodzę w tym miejscu, w którym powinnam. Niemniej jednak. Nie wiem, jak to z tym kombinezonem, nie? Czy ja mam ten kombinezon, czy nie? Aha, bo ty tu nie podeszłeś! Spoko, ty tutaj nie podeszłeś! Ty się podszedłem do tej szafki. O, dekompresja jest. Spoko. Przed dekompresją i ten, i się przebrałem. Zdjął kombinezon i przy... Do jakiej szafki? Tutaj nie ma żadnej szafki. Przed wejściem do tej... A ja nie podchodziłam, wyszło mi było wszystko tacy. Nie wiem, co tu się dzieje u ciebie. No czemu, bo jesteś czemu... w kombinezonie domyślnie. Naciśnij F4, to zobaczysz. Okej, okay, no, aha, F4. No dobra, ale nie zdejmę, nie? Nie robisz mi bambuko jakieś. Żeby mnie nie wyssało z niego. Spoko. Akurat tu jest ciemno, więc wyjdziemy stąd tutaj. O, patrzcie, akurat wyszłam dobrze. To był mój ten F4. F4 zmieniamy kamerę, więc zaraz pokażę wam to. Chciałam powiedzieć w aucie. Zobaczcie, co tu się dzieje. A czemu nam się teraz nie obraca ten? Bo on się tak pięknie obracał. Jak Z przytrzymasz, albo naciśniesz, to możesz się przełączać pomiędzy takim swobodnym widokiem. Nie, nie, mi chodzi o ten pierścień okalający bazę. On się tak pięknie wtedy obracał. No dobra, dwa, a trzeci się też nie obraca. Nie, żaden się nie obraca. A wtedy się obracał ten bodajże. Taki ten z pomarańczowym. No nie wiem. Coś u mnie jest nie tak. W każdym razie on się obraca i to w ogóle tak fajnie wygląda. No i tutaj mamy swój statek. I teraz... O, będzie ciekawe. Tak, gdy już wystartujesz, czyli ciskając B, pojawią ci się cele. Większość jest zablokowana, ale wszystkie, które podświetlisz, ucelujesz, będą się świecić na taki jasny niebieski.
Warning. To naciskając F, celując, możesz użyć tego kwantowego napędu i tak jakby tepnąć się. Oczywiście w trakcie tego całego skoku. Sterowanie buja straszliwie, to musisz się wiedzieć. I teraz mówisz B. Tego sterowania, to jednym się lata jak w kwartatówce. Przełącza to mnie rzeczywiście. Wow, ale leci. O Boże, niech on się uspokoi. Czemu on tak fizjuje? Czułeś śmieszki? O, i pojawia się Select Destination. Okej, okay, ja mam B. Mam tutaj osą, a faktyczne. Dobra, czyli bierzemy coś na celownik. I co, ja mam zaznaczyć to F, czy jak? Tak, i on wtedy... Ciśnie. Ale rzeczywiście, ale lecimy. Okej, okay, do tego nie udało mi się do tego dojść wcześniej. To ciekawe jest. A jak mamy wylądować? Okej, okay, spowolnił. Szok normalnie. Gorąco było. Na miejsce i się ląduje na N albo na M. Jednym z tych dwóch, nie wiem dokładnie. Mówisz. Jeszcze przełącz sobie kamerę, jak tak lecisz. Na tym skoku kwantowym. Fajnie to wygląda. Aha, dobra. No teraz za późno akurat. Ogólnie wylądować chyba można w tej domówce tylko na jakiejś asteroidzie i chodzić po niej. Ewentualnie. Mówisz asteroida. Aha, no dobra, no ale nic nie możemy tu zrobić. Na tej planecie w tej chwili. Tutaj mamy pełną. Są zadania właśnie na tych stacjach kosmicznych opuszczonych. Ja mam tutaj jakąś jelę, czy jak to znowu się nazywa. O, strzelamy! Okej, okay, spoko. Zastrzelać już. To jest faktycznie fajnie, to wygląda. No to wygląda obłędne. Muzyka w ogóle. To jest dalej. Czuć, nie? Że jesteś w obcym miejscu. Proszę bardzo. No dobra, wybierzmy jakąś. Ta jest. Enemy to chyba jest właśnie taka siekanka, jak poleci się na public enemy, żeby kogoś zniszczyć. Trud publiczny. To chyba najciekawsze by było. Aha, czyli wygląda to w ten sposób. No miodnie, po prostu. Ja to w tej chwili streamuję i w ogóle będziecie mieli ładniejszą płynność prawdopodobnie. Warto przetestować, w ogóle zainteresować się tym, sprawdzić sobie. Aha, to jest. Okej, okay, to jest jakaś stacja. Cera. Możesz do niej podlecieć. This Kovalek shipping hub. Jak będziesz wystarczająco blisko. Na B właśnie tak samo. Możesz znaleźć, namierzyć miejsce do lądowania i wylądować. Nie bardzo chyba. Jeśli nie, to możesz na F, przytrzymując F, wyjść ze statku. Ej, to o, to tu mnie chyba ostrzegają, że ja lecę w jakieś... nie to miejsce, w które powinnam lecieć, zaraz się zderzę. Nie wolno mi chyba tu lądować, nie pozwalają mi. A te punkty zaznaczone na żółto? To są zakazane, nie możesz się do nich czepać. Prawdopodobnie to jest ograniczenie dla tych, co grają tylko testowo. Bo ci, co wspali, że... To już mogą normalnie wszędzie, tak? To oni więcej daj. To posprawdzajmy sobie mniej więcej te lokacje. Co tu jest? Tam mieliśmy planetę. Możesz tam była stacja. Na F jak przytrzymasz, wychodzisz ze statku i latasz sobie jak astronauta. Żartujesz? Tak, o to chodzi. Mamy taką opcję? Zwiedzać właśnie te stacje. Na tych stacjach coś tam jest poukrywane. No dobrze, ale ja tutaj nie mogę nigdzie znaleźć miejsca do lądowania. To jest przykre troszeczkę. Chyba nie trafiam akurat w takie, w których... Wow, zwalniamy. Wychodzę. O rzecz, kurde. Tylko nie wyjdź czasami z 500 km od tej stacji, bo zanim tam dolecisz.
Znaczy, powiem tak. Myślę, że to już tutaj będziemy kończyć. Powiedzmy, że to. No proszę. No Taki cudne. zwiastun i zapowiedź możliwości. Tak, no. Reszta niech sobie podłubie, tak? Niech sobie popatrzy. Myślę, że. Aha, przytrzymując Zetkę mogę się rozglądać. Raz wystarczy, że Cudne. ją naciśniesz, wiesz? Nie musisz się trzymać cały czas. No to taki Widoki Zenon są biedny, nie? kosmiczne. No, kosmiczne, tak. Grawitacja. O, mogłam podlecieć troszeczkę bliżej, ale. Już nie wrócę. I zamarznę, i w ogóle. Tutaj bym musiała czułość myszki trochę zmniejszyć. A jak utrzymuję w tym samym miejscu, same pracują, to jest ciekawe. Ciekawe, na jak długo masz tego paliwa tam, czy baterii. O kurde, kamera mi została, czekajcie, w tym samym miejscu, spoko. Ja myślę, że... Ciekawe, jak długo będą to jeszcze robić. Myślicie, że zmieszczą się w roku? Ambicje i plany mają ogromne, więc nie wiem. Okej, w takim razie pożegnajmy się z moim prawdopodobnie za 5 minut martwym bohaterem. Linka macie na Facebooku, jakby co. Myślę, że on nigdzie nie doleci. A jak. To było troszeczkę za daleko. A jeszcze droga powrotna do mojego statku. Nie bardzo. Uśmierciłam bohatera. Także dobrze, Dobrze, że że tu ci nie jest taki zapuściło w jednorazowy. miejsce. Tak, dobrze, że tu jednorazowy chłopek. Także trzymajcie się. Dzięki, że oglądaliście i pa, pa.